siostry terezjanki. Tak w skrócie nazywane są siostry ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Widujemy je, gdy posługują w kościele, pracują w szkole lub pośpiesznie podążają do innych miejsc, w których wypełniają rozmaite obowiązki związane z misją swojego zgromadzenia. Są jak anioły, obecne tuż obok nas, wrażliwe, czujne, pomocne, a zarazem nierzeczywiste, żyjące w swoim zakonnym świecie, który choć istnieje tuż obok głównego nurtu życia, to dla osób świeckich jest niedostępny i tajemniczy. Ich obecność napełnia otoczenie radością i miłością, ale skłania również do refleksji nad sensem istnienia, powołaniem i stylem życia. Jaki jest terezjański zakonny świat, w którym życie toczy się według słów i przykładu życia świętej Teresy z Lizieux? Czy zakon to wypełniona miłością harmonijna przestrzeń życiowa, pozostająca w opozycji do pogubionego świeckiego świata? Jakimi motywacjami kierują się młode dziewczęta i dojrzałe kobiety wstępujące do terezjańskiej rodziny zakonnej? Czy życie w zakonie jest dla nich ucieczką, odosobnienie, czy raczej szansą spełnienia się w idealnym miejscu przeznaczonym dla ponadprzeciętnych i wybranych? Czy zakonne życie to poświęcenie się Bogu, czy raczej poszukiwanie w drugim człowieku Boga, który poświęcił się człowiekowi? Duchowość jest to taki centralny ośrodek sterowania naszym życiem. Na początku, jak każda młoda dziewczyna, pragnęła mieć męża i gromadkę dzieci. Nie od razu zrodziło się we mnie to pragnienie być siostrą zakonną. Ksiądz biskup pragnął, aby w czasach braku poszanowania autorytetu siostry pielęgnowały wśród dzieci i młodzieży dziecięcy stosunek do Pana Boga. To wszystkich nas przymusowo wysiedlano z tamtych terenów i przewieziono, nie pytano gdzie to ktoś chce, nie, tylko przewożono bez niczego. Charyzmat zgromadzenia, czyli szczególny dar Ducha Świętego wspierający naszą misję, wyrażony jest w czterech głównych obszarach działalności. Katechizowaniu dzieci i młodzieży, prowadzeniu placówek oświatowo-wychowawczo-opiekuńczych, duszpasterstwie terezjańskim oraz działalności misyjnej.